Na koniec prezentujemy, jak zwykle, opisy dwóch programów. Oto nasze dzisiejsze propozycje. W maju 1991 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Miesiąc później minister przekształceń własnościowych i minister finansów podpisali akt założenia giełdy w Warszawie. Oto pierwsza polska multimedialna propozycja dla miłośników pomnażania gotówki. Za pomocą tego programu nie możemy jednak zarobić prawdziwych pieniędzy. Możemy jedynie poćwiczyć, jak robić to w prawdziwym życiu. Inwestor to program, w którym znajdziemy wszystkie najważniejsze informacje na temat polskiego rynku kapitałowego. Na początku rozgrywki gracz dysponuje pewną kwotą, którą, używając swoich umiejętności, musi jak najszybciej pomnożyć. Do dyspozycji ma wszystkie instrumenty rynku papierów wartościowych. Można kupować akcje, obligacje, jednostki funduszy powierniczych. Ostrzegamy, zanim uda się Wam zarobić pierwszy milion dolarów, upłynie wiele czasu. Niedawno George Lucas, twórca słynnej trylogii Gwiezdne Wojny, pokazał na ekranach kin najnowszą wersję swojej opowieści. Twórcy gier nie przeoczyli tego wydarzenia i stworzyli X-Wing vs. TIE Fighter, czyli najnowsze komputerowe Gwiezdne Wojny. Tym razem przenosimy się do lukasowskiej galaktyki głównie po to, by walczyć. Program pozwala nam na wybranie strony, po której będziemy toczyć bój. Tak więc, jeśli bardziej podobają się nam statki Darth Vadera, wystarczy wybrać jeden z nich. X-Wing to typowy symulator kosmiczny. Do wyboru mamy kilkanaście misji, jak zwykle od najprostszej do bardzo skomplikowanej. Dużym plusem gry jest oryginalna ścieżka dźwiękowa zaczerpnięta prosto z filmu. Grafikę stworzono także na wysokim poziomie. Dla miłośników gatunku propozycja na pewno ciekawa. Niech moc będzie z Wami. Na zakończenie, jak zwykle, zagadka. Dziś pytamy o to, w jakiej instytucji w Polsce pracuje komputer o największej mocy obliczeniowej. Na odpowiedzi czekamy na kartkach pocztowych z dopiskiem Telebajt, ulica Jasna 14/16, 00054 Warszawa. Uwaga! Za tydzień wyjątkowo nie spotykamy się w środę, tylko w czwartek 26 czerwca, ale jak zwykle o 16:30. Do zobaczenia. Nagrodą dzisiaj.